Hej, z wami Runisa, to jest kolejny odcinek z Q&A. Pierwsze pytania są od Julii, pograj męciątko, hashtag. Jak się nazywam, to już było. Jak ty się nazywasz, to pewnie Julia. Ile mam lat, to też już było. Ile gram już SSO, też było. Masz The Sims 4? Nie, nie mam. Mam tylko demówkę z Fushima. I grałam kiedyś w demówkę taką na 2 dni. Jakie masz teraz na sobie skarpety? Teraz w ogóle nie mam skarpet. Zrobisz filmik z kamerką? Tak, nagrałam rajd z kamerką, więc może go kiedyś rzucę, ale pewności nie mam. Słyszałaś o koncercie Avicii w Gdańsku? Byłaś? Bo ja tak. Ja nie byłam, ja nigdzie w ogóle nie mogę jeździć, bo moi rodzice są tacy udomowieni, więc pozdrawiam. I czy ja cię kojarzę? Nie kojarzę cię za bardzo. Kolejne pytania są od Goldena, niektóre pytania jeszcze nie były. Psy czy renifery? Renifery. Ulubiona postać Harry'ego Pottera to też już było i to była Hermiona lub sam Harry. Nie lubię matematyki, a czy ja lubię? Gdybym była zależna od tego, czy będzie matematyka w szkole, to bym raczej dała ją do 5 podstawówki, a od 6 podstawówki wzwyż by już jej w ogóle nie było, chyba że na jakimś kierunku. Duży czy mały? Nie, pominęłam to z minusem czy plusem, ale to zaraz do tego wrócę. Ja lubię, jak jest duża porcja jedzenia, na przykład dużo wody, albo cokolwiek do picia, dużo filmów, dużo wchodzi, ale jak jest dużo problemów, to nie lubię. Ale tak dla zboczeńców, to jest normalne pytanie. Czego, co wy w tym takiego widzicie? Minus czy plus? Wiesz, ja nie za bardzo wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo minus i plus to dla mnie nic ważnego, więc obojętnie. Ale lubię, jak coś jest na plus. Ketchup czy majonez? Gdyby było pytanie, czosnkowy czy ketchup, to by już była większa rozmyślanie, ale ja majonezu w ogóle nie lubię. Lubię tylko ketchup i sos czosnkowy, który jest bardzo, bardzo dobry. Jak ci się podoba loteria w SSO? Tego pytania w ogóle nie rozumiem, bo nie wiem, o co chodzi. Dodge czy Grumpy Cat? Co to jest Grumpy Cat? Bo nie wiem. Nie zjedzcie mnie za to, ale nie wiem. Pink Dog. Czy się podobają kopyta u Andaluzów SSO? Co jest takiego złego w kopytach od Andaluzów? Nic nie widzę w tym złego. Tak, zrobiłam ci już edyta sfera wiert. W ogóle kiedyś może będzie live z editami, że będę sobie rysować, wy tam sobie będziecie komentować i tak dalej. Kiedy znowu pogadamy na Skype? Nie wiem, bo ja bardzo nie lubię gadać na Skype, może tego nie widać po mnie. Ale wolę spokój, wolę się tak wyluzować, porobić coś dla siebie. A jak zgadam z kimś na Skype, to może mi przeszkodzić w oglądaniu YouTube'a, w oglądaniu filmów, słuchanie piosenek, więc no. Pytanie koty czy gruszki? Chodziło mi o to, czy wolisz koty i gruszki. Wolę bardziej zwierzęta. Masz mnie teraz błagać o litość. Najbardziej lubisz Natalię. Aha. Jesteś fochnięta. No to przepraszam, no ale ja mam swoje własne poglądy i mogę je mieć. Mam do tego prawo. Rzeczy Galaxii czy Rzeczy Galaxii? No normalnie z gapiaru od Ingrid. No. W skali od 1 do 10, jak bardzo cię lubię. Jesteś spoko, więc tak. Nie obraź się, ale 8 na 10.
Nie mam focha, cieszę się. Lewandowski czy Błaszczykowski? Lewy jest fajniejszy. Ja w ogóle, prawie w ogóle nie oglądałam Euro, chyba tylko jeden mecz oglądałam do końca, czyli ten Francja z Portugalią, ten końcowy. I tylko tyle oglądałam, więc no. Zumba czy breakdance? Chyba bardziej breakdance jest lepszy niż zumba. Jakie jest moje ulubione zwierzę? No nie wiem, wilk? Pozdrawiam. Dobra. Kolejne pytania są od Życia Koniary. To są już ostatnie pytania. Co cię zaciągnęło do ety? To już było. Co tam robisz w realu, jak nie nagrywasz? W realu zależy co, czy wychodzę na dwór, czy siedzę na komputerze, czy ci o to chodzi? Nie wiem, ale czasem wyjdę na dwór, się puszczę na chusteczce, czasem sobie pogram w Alicie, czasem sobie pogram w SSO, czasem sobie coś poglądam na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Ale za niedługo wracam do jazdy konnej i to już w ten czwartek. Jej, może mi się coś uda nagrać tam. Ale nie gwarantuję. Dlaczego grasz w SSO? Bo ta gra jest fajna i ma jakąkolwiek fajną fabułę i ma fajną grafikę i ma fajny wygląd koni. I jest ciekawa i ma jakąś magię. Dlaczego by w nią nie grać? Czy jeżdżę konno? Tak, po roku. Ja zaczęłam chyba w czerwcu czy kiedyś. Czy w lipcu zaczęłam w tamtym roku jeździć i od tego czwartku będę jeździć znowu, tak? Po rocznej przerwie, tak wiem, że długo. No, ale i tak wszystko pamiętam. Czemu jesteś taka miła? Nie wiem, taka jestem z charakteru. Masz jakichś wrogów w realu? No, powiedzmy. Znaczy, nie mam wrogów, ale są osoby, których nie lubię, a są takie osoby, które mnie nie lubią, więc. No. Co cię denerwuje? O Jezu, mnie wszystko denerwuje. Mnie denerwują osoby, które są wredne. Mnie denerwują hejterzy. Chociaż hejterzy to już w ogóle ich olewam. Mam tu miskę. Mogę ją rzucić gdzieś, ale bym coś zepsuła, zepsułabym sobie miskę. Więc tak traktuję w ogóle hejterów. Tak. Niską o ścianę. No i tak o nich myślę. Co jeszcze mnie denerwuje? Denerwuje mnie, jak coś mi się nie udaje. Denerwuje mnie coś, kiedy ktoś mnie za coś upomina, co jest słuszne, a ja. I tak mnie to denerwuje. Właśnie nie wiem dlaczego. No i chyba tyle. Na ile oceniasz mój kanał? Powiem tyle. Mało robisz filmików, więc tak. Wprawdzie mam mało co do oceniania, tak? Ale jest nawet dobry. Nawet jest dobry, jest spoko. Tak. 10 na. Znaczy 9 na 10, tak. O. Nie jest jakiś idealny, w sumie mój też. Mój jest w ogóle już do bani. Ale jest spoko. Twój. Remiksy to twoje życie, czy słuchasz jeszcze innych piosenek? Lubię remiksy. Ja lubię wszystkie rodzaje muzyki. Oprócz rocku, takiego czystego rocku, taki co drze się na cały ryj, to ja go nie lubię, ale taki spokojniejszy trochę rock, to taki okej nawet. Więc lubię każdy rodzaj piosenki, nawet reggae, no. Reggae to tak, jeszcze tak ujdzie. To by było, gdyby Yuki byłem twoim najlepszym przyjaciółką. No wiesz co, był taki okres, kiedy uważałam Yuki za najlepszą przyjaciółkę, co w sumie poszło po jej myśli. I no. Że tak powiem, źle się wyrażę. Przyznaj się, oglądałeś kiedyś chociaż jeden mój odcinek?
Tak, oglądałam. Harper Dumpling Film czy Avanta Dolphin Food? Czekaj, teraz nie, muszę ogarnąć, czy ci chodzi, czy żeś źle napisała nazwisko, czy chodzi ci o jakąś inną Amandę. Dobra, nieważne, ale ani tej nie oglądam. Ja oglądam, jak się już zdarzy, to oglądam Kain, jak się już zdarzy, to oglądam Green Cake, jak się już zdarzy, to oglądam Cloudy Kitty, ale Cloudy Kitty już poszła sobie z YouTube'a i ma inne zajęcie. Czasem oglądam kanał moich widzów i to tyle. Więc jeśli chodzi o SSO, bo tak to. O Jezu, mam długą listę subskrypcji. Lubisz oglądać pranki? No tak. Nie bardzo. Masz jakieś szczególne zainteresowania w realu? No, konie w sumie tak. No. I tyle chyba. I gry komputerowe, i koty. No chyba tyle. Dużo tych pytań, jak co nie. No tak. Bardzo dużo. Lubisz robić speedpainty? Tak, lubię robić speedpainty, ale to bym musiała zawsze mieć jakiś pomysł na tego speedpainta, więc. W czym montuję? Montuję w tym, co zwykle, więc cofnij się do poprzedniego odcinka. Nie no, w poprzednim odcinku tego nie było, ale tam któryś tam odcinka było. Jak myślisz, czy podbije rekord Twoich pytań zadawanych do Ciebie przez Twoich widzów? Nie, chyba Ingrid zadawała najwięcej pytań kiedykolwiek. Chyba. Ulubiona rasa konia w realu i na SSO. Ulubiona rasa w realu to jest konik polski. A ulubiona rasa w SSO to chyba. Paliczyki są fajne. Angliki są fajne. Islandy są fajne. Nie mam jakiejś takiej bardzo ulubionej rasy. Czy nagrywam w słuchawkach? Tak, nagrywam w słuchawkach. I to nie takich jakichś super wypasionych, tylko takich z telefonu. Bo mi się tamte, co miałam takie na uszy, takie duże, to mi się rozwaliły. O której wstaję? To zależy, o której się budzę. Czasem o 7, czasem o 13 potrafię wstać. No, różnie bywa. Nawet mogę wstać o 4 nad ranem. Śmieszy się to boczek z boczek się w piekarniku. Nie. Czy lubię anime? Same obrazki, gry z tego rodzaju grafiki, że tak powiem, to są spoko, ale same anime, co to. Mam pytanie inne. Czy w anime zalicza się Pokémony? Bo jeśli chodzi o Pokémony, to lubię Pokémony, więc Pokémony są spoko. A tak anime na co dzień to nie bardzo. Twój ulubiony dodatek do Simsów. Chyba po zmroku jest najlepszy, chociaż go nie ma i to jest takie smutne. I zwierzaki. Zwierzaki też są okej. Okay. I to są bardzo dobre dodatek. Szotam w życiu. No, już mówiłam, że na konie pojadę w czwartek. Czy te pytania są bezsensowne? Zależy. No, więc to by było na tyle z tych wszystkich pytań. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeszcze takie małe informacje dla niektórych. Jeśli ktoś mi napisze, czy dam suba za suba, to nie. Nope. No i to by było tyle.